kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale FO Premier. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie kontynuacją mojej serii o kolorach. Dzisiejszy kolor to będzie biały, więc koniecznie zostańcie ze mną, żeby zapoznać się z moimi tu zestawieniami, jak ja odbieram kolory białe, jak je klasyfikuję i które Wam chcę pokazać, także koniecznie zostańcie ze mną po intro. Tak jak powiedziałam Wam w intro, dzisiejszy odcinek będzie, bo ja bardzo lubię te zestawienia kolorystyczne. Ja trochę jakby porzuciłam ten schemat, ale wracam ponownie. Dzisiejszy odcień będzie kolor biały i to, co mam na ten temat do powiedzenia. Słuchajcie, ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału, oczywiście serdecznie zapraszam do naciśnięcia tego magicznego guziczka. Słuchajcie, subskrybuj, żeby dostawać powiadomienia, tym bardziej, że teraz coś YouTube, ja nie wiem, jest może taki sezon ogórkowy, może tych filmów nie polecę, także serdecznie Was zapraszam, jeżeli lubicie oglądać właśnie moje filmiki, to wciśnijcie ten guzik, subskrybuj i oczywiście, żeby dostawać powiadomienia, to ten dzwoneczek. No i oczywiście bardzo się cieszę z każdego lajka i z każdego komentarza. Serdecznie pozdrawiam tych, którzy stale komentują, dziękuję serdecznie. No i wracajmy teraz właśnie do perfum białych. Słuchajcie, perfumy białe to kojarzą mi się właśnie z takim już rozkwitłym takim latem, kiedy to już jakby ma miejsce, jest właśnie taki sierpień. Ja wiem, że ten sierpień się skończył i zbliżamy się tutaj w kierunku września, w zasadzie jest już wrzesień, kiedy robię ten odcinek. I właśnie kojarzy mi się to z sezonem ślubnym, słuchajcie. I tak sobie tu spisałam, że perfumy białe głównie kojarzą nam się właśnie z niewinnością, czystością, też taką finezją, ze ślubem, dziewczęcością, też taką nietykalnością, by powiedziała, bo kojarzy to się z taką osobą bardzo, bardzo niewinną, a z takim frenetyzmem, dobrym samopoczuciem, czujemy się tak czysto, nieskazitelnie, bym powiedziała, jest taka jasność umysłu, świeżość, także królewskość, bym powiedziała, taką świętością, czy też kojarzy zawsze się to z upojnymi kwiatami. I słuchajcie, miałam takie wrażenie, kiedy pokazywałam tutaj perfumy niejednokrotnie z tych białych takich fajnych zestawień, że kojarzą też się nam właśnie, jak tu wspomniałam, ze ślubem, ale także nocą poślubną, tą upojnością, radością, taką niepowtarzalnością danej sytuacji, ale taką czystą kartką, kiedy właśnie zapisujemy nową przygodę życia, czy na przykład odkrywając perfumy, odkrywamy jakąś nową cząstkę siebie i zazwyczaj jest w nich białe piżmo i takie białe kwiaty. One czasem są wbrew pozorom bardzo upajające i bardzo intensywne, bo te białe kwiaty lubią takie być. Ale to tak pokrótce, jak ja to sobie spisałam na kartce, co ja uważam właśnie, co się kryje za tymi białymi buteleczkami, bo też kierujemy się to właśnie wyborem buteleczek. No i zaraz przystąpimy, pokażę Wam cztery takie zapachy, które ja, powiem szczerze, nie mam za dużo białych. Mam więcej różowych, mam więcej jakichś takich błękitnych albo takich, nie wiem, fioletowych. Nawet powiem Wam szczerze, że nie mam za dużo czarnych, bo myślałam, żeby zrobić o takim kolorze, ale przedstawię właśnie Wam te tutaj buteleczki, te perfumy, które ja mam w swoim zestawieniu i właśnie są białe. Mami, które właśnie Wam chcę przedstawić. One gościły u mnie, słuchajcie, nie tak dawno, a może i dawno, kiedy właśnie te odcinki o perfumach się ukazywały. Ja mam do nich sentyment, słuchajcie, nie wiem, czy one są jeszcze dziś do dostania, czy one są, ale wydaje mi się, że widziałam w perfumeryjnych tutaj notowaniach, a w zasadzie zestawieniach. To są Bossajour Pure Femme. One były zgłoszone w 2013 roku, słuchajcie, i głównymi nutami to jest taki grapefruit, lemonka też, oczywiście białe kwiaty, o których Wam wspomniałam. Też jest frezja konwalia, którą ja bardzo lubię, jest wiciokrzew i tutaj taka odmiana tutaj wierzby oraz bursztyn, słuchajcie. One były lansowane właśnie w 2013 w okresie takiej wiosny, wiosennym. Natomiast słuchajcie, inspiracją tu było właśnie białe kwiaty i takie cytrusowe orzeźwienie, które one niosą. Tutaj ten grejpfrutowa nuta, takie właśnie pozytywnej, takiego pozytywnego myślenia, bym powiedziała, pozytywnego nastroju i właśnie nieprzytłoczenia
a takiej świeżości budzącej się właśnie tu do życia całej natury. I one, słuchajcie, takie są, ja sobie tutaj psiknę w koreczek. Bardzo, bardzo czyste, bardzo finezyjne, bym powiedziała, pełne radości, takich uniesień i słuchajcie, na pewno dają super energię i jest w nich właśnie taka świeżość i czystość, ten grejpfrut połączony z białymi kwiatami, z tą fryzją. Ja nie czuję tu konwali, a może gdzieś tam jest zakryta tym woalem, nie takim, takim magicznym woalem, ale głównie uderza tutaj właśnie te białe kwiaty. I ja Wam powiem, ja mam sentyment do tego zapachu. Ja nie używam go zbyt często, dlatego że trochę zapomniałam, a trochę go oszczędzam. Ale Wam powiem, że bardzo pierwsze takie ujęcie, kiedy go dostałam, pamiętam, było bardzo pozytywne. Bardzo lubiłam też ten kremowy. I stwierdziłam, że to jest tak mega kobiecy, mega świeży zapach, że polecam go właśnie. Ja bym nawet poleciła go do ślubu, bym powiedziała. Jest niesamowicie takie uniesienie, czujecie taką świeżość, a jednocześnie jest ta lekka, bym powiedziała, taka pudrowość i dynamizm, który daje nam takiego kopa na cały dzień. Następnym zapachem, słuchajcie, nie będziecie zdziwione, a w zasadzie buteleczka jest srebrna, ale on mi kojarzy się nieskończenie z białością i z białą nutą, białe piżmo. Oczywiście to jest zapach, który gościł u mnie już niejednokrotnie, możecie go zobaczyć w starych filmach, a jest to białe piżmo Tessori di Oriente, bardzo, nie bym powiedziała, takie perfumy, które możecie dostać za właściwie grosze. Jest główne nuty, to są aldehydowe, oczywiście białe kwiaty, jaśmin, jest tu płatki róży i też taka pudrowość. Oczywiście i słuchajcie, niesamowite harmonie, daje taką ekscytację, takie otwiera Wam nowe, pozytywne refleksje, bym powiedziała, niesamowicie atrakcyjne, ale też pudrowy zapach. To jest zapach bardzo, bardzo, bym powiedziała powerful, czyli taki bardzo dominujący. Uważajcie z nim, natomiast ja go uwielbiam, uwielbiam te pudrowe nuty, ale on jest bardzo, bardzo dynamiczny. On może chwilami przytłoczyć tą dynamicznością, ale to jest taka słodka taki słodki dynamizm, mega kobiecość i bym powiedziała coś takiego niesamowitego. Naprawdę, słuchajcie, zawsze kiedy go wącham, mam go ochotę od razu użyć i jest to taki perfum wabik, bezapelacyjnie. Także kto zna te perfumy, to na pewno wie, że one mają po coś. Ja zamierzam kupić jeszcze inne, ale tutaj w UK nie widzę, więc muszę sprawdzić dokładnie, przeszukać ten net, żeby tu mieć jakby dostęp do właśnie tych rarytasków za grosze, aczkolwiek u nas w UK wydaje mi się, że są droższe. No wiadomo, UK już nie jest w Unii, więc to ma swoje konsekwencje. Następnym zapachem, słuchajcie, ja go przedstawiałam w tutaj takiej inspiracji, zestawieniu perfum Jo Malone. To jest zapach z 2012, on był chyba, nie wiem, czy on nie jest limitką, bo ja go chyba nie widzę. Lansowany nosem to jest oczywiście Christine Nigel. Słuchajcie, inspiracją oczywiście tutaj jest taki piękny ogród angielski. I słuchajcie, główne nuty to jest tu peonia, mech, jest tu też irys taki pudrowy i słuchajcie, rabarbar. Jest to bardzo, słuchajcie, czuć tu na pewno geranium, czyli naszą tą pelargonię. Jest zapach tutaj taki pudrowy i takiego bardzo suchego rodzaju vetiveru. Ja to uwielbiam, słuchajcie, on jest niebagatelnie ten zapach królewski, on trochę przypomina, słuchajcie, to Tessori di Oriente, ten zapach, który przed chwilą Wam przedstawiłam z białym piżmem, ale on jest jeszcze taki bardziej, bym powiedziała, idący w korzenne nuty, jednak ten vetiver, który ja uwielbiam, gdzieś tam wyraźnie się zaznacza. On nie jest typowym białym zapachem, ale mi się kojarzy on z zapachem białym. Ta buteleczka jest właśnie taka lekko żółta, ale dla mnie on należy właśnie przez tą wybujałość, przez te takie nuty pudrowe, czystość, bo czujecie tą czystość, ale taki wabik też. Bardzo mi przypomina zapach to białe. I słuchajcie, jest to taki zapach świeżo skoszonej trawy, takiego ogrodu, bym powiedziała, angielskiego, ale
tak jak mówię, strasznie mi przypomina ta pudrowość właśnie The Story de Oriente, czyli niekoniecznie, jeżeli lubicie Jo Malone'a, niekoniecznie chcecie wydać fortunę, to czemu nie zaspokoić się tu właśnie The Story de Oriente, tym White Mask. Ostatnim zapachem to jest, ja mam wersję małą, ja mam gdzieś większą wersję, ale nie wiem, gdzie ją wsadziłam. Ta perfumetka mi się przyda też na wyjazd. Słuchajcie, to jest zapach Chanel wersja number 5 Laon, czyli taka aldehydowa, drzewna, ale bardzo świeża, z białymi kwiatami i tą pudrowością perfumy z roku 2016, ale to pewnie wiecie. I słuchajcie, oczywiście jest tu bergamotka, yang yang, też korzeń orysa, nie wiem, nigdy nie widziałam, pierwszy taki, taka nuta, którą nie kojarzę zupełnie, ale słuchajcie, jest biały piszmo też i mandarynka. Słuchajcie, ja sobie tak pokrótce czytam, bo jest tyle skojarzeń z tym zapachem. Oczywiście jest to taka kwintesencja jakby przedstawienia zapachu dla takiej młodszej publiczności. Słuchajcie, ale jest to zapach bardzo wyrafinowany, bardzo nietypowy, słuchajcie. I zapomniałam, jak się otwiera. I nie dla każdego, ale ta wersja jest bardzo świeża. Ja bym powiedziała, że on jest troszeczkę ulotna, może dlatego, że osoby, które używały number 5, wiedzą, że on jest mega, mega klasyczny, mega aldehydowy, mega konkretny. Natomiast ten jest taki trochę rozrzedzony, ale gdzieś ta pudrowość gdzieś tam jest. To jest zapach bardzo klasyczny, tak jak powiem, nie dla każdego. Nadaje się, bym powiedziała, dla młodszej generacji jak najbardziej, bo to był ukłon do nowej tutaj do młodszej generacji, a nie może nowej. Ale jest niezmiernie wyrafinowanym, bardzo klasycznym, mega dynamicznym i takim, bym powiedziała, specjalnym zapachem na specjalne okazje albo właśnie takim biurowym. Ja kojarzę mi się właściwie z takimi szychami z biura albo z bankowości i właśnie dlatego tych osób z tej generacji milenium. To są, słuchajcie, moje zestawienia. Ja tak jak powiedziałam wam, ja nie mam za dużo białych zapachów, ale koniecznie chciałam przerobić jakby właśnie ten temat. Napiszcie mi w komentarzu właśnie, jakie wy macie te białe zapachy, bo wiem, że macie super właśnie tutaj takie kolekcje tych perfum. Jestem niesamowicie ciekawa i pewnie przez to też odkrywam rarytaski od was. Serdecznie was zapraszam do kciuków w górę, do subskrypcji, do komentarzy i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa!